Nie, to specjalnie, żeby się zatrzymać cię. I tak save'a robiłem przed tym zjazdem. Cicho, cicho. Jarosław, cicho, cicho. Radio leci. Komuś na głowę się wczytałem. Ja nie mogę. Zobaczę na odcinku. Serio? Na głowę mu się wczytałem. Ile masz procent? Ja zero. Ale on ma chyba 100. Ja też mam 0. Czekaj, bo dzwonią teraz z Radio Z, żeby ktoś tam coś wygrał. Lodówkę wygrała! O! No na serio? No tak, chyba to słychać będzie. Ale ludzie tu się wyprzedzają. Agata wygrała nową lodówkę! Dobra, zrobię tutaj sobie save'a przed tym gostkiem. A jutro znowu zadzwonię do kogoś z lodówką. Składajcie zlecenia, nie, zgłoszenia na radioz.pl. Jutro znowu zadzwonię do kogoś z lodówką. Dobra, piszemy teraz. Chcę wygrać lodówkę. Ale fajna muzyka teraz. Taka stara, ale fajna. Taka stara. Ile? Ja jestem obok Brusel zaraz. Ale ja nie wiem, gdzie ja jadę tak na serio. Ja jadę tylko tam gdzieś na Calais. A ja mijam granicę. Jestem w Belgii. Ej, a ja tam nie byłem. Ja. Gdzie ty pojechałeś? Do Belgii. Belgii. Lądówką jedziesz? No to dobrze chyba. Dobra, ile fabryka dała? Nie, bo ja cię nie dogonię. No nie. Ole, prawie mnie wywaliło z zakrętu. A zauważyłem, że na tych nowych drogach robią, jak zakręt jest, to drogi takie krzywe, że jak samochód zakręca, to żeby on się tak wbił tą w podłogę. Żeby nie wypadł. Ty, morze jest ładne. Ale ładne morze jest, patrzcie ludzie. Do intra muszę to wykorzystać. Ojdź, wjechałem trochę. Ale 0% uszkodzeń. Wjechałem w barierkę. Let's get it, do it. Fajna muzyka leci nawet. Jeżeli wyjdzie, to fajnie i YouTube się nie doczepi, to będę ten dawał tak muzykę we trzy. Poczekaj, jest godzina 13 zaraz. Za 20 minut, 18. Live'a? Za 20 minut? Nie, wiesz, ja tak sobie jak mama przyjdzie, co nie tak wejść, zejdę z kompa, że ja nie siedziałem na komputerze. Co nie tak wejdę, popytam mamę coś, za pół godziny wejdę, albo godzinkę. Wiesz, tak lepiej jest, bo jak mama przyjdzie z pracy, widzi, siedzisz na komputerze. Siedzisz chyba z 5 godzin, złaś. Ej, odcinek już ma... prawie 1,5 godziny. Tak jak wujek Bochum. Oh my god. Będziemy tak jak wujek Bochum? No, tylko że ja dzielę odcinki. Przecież mój internet by nie wyniósł się tego. 8 giga wrzucić, no 3 dni. Jakbym miał internet jeden upload, to spoko, może być. A jak ty będziesz miał nowy komputer, to założymy wspólny kanał? No. Z Eurotracka i FSA. A właśnie ja myślałem, że już teraz możemy założyć. Ale po co, jak ty nie nagrywasz? Jak nie? Tylko dasz mi jakiś program fajny i już mogę. Action. Jakiś dobry. Fraps. Jo, 128 GB. Kamil z Reden Ant Marmat 100. Nie, ten znaczek, co jest pod siódemką. Na klawiaturze. Jaki? Zobacz sobie. Takie coś, no może być. Takie and. Takie, no. Dokładnie. Mi się wydaje, byłoby więcej subów niż ja mam teraz. No.
Bo i by przyszły twoje suby i moje. No i przyszłoby jeszcze ten, dużo nowych, bo fajnie byśmy nagrywali. Tylko wiesz, no. co, ciężko tak opuścić kanał i zacząć od nowa wszystko. Jedynie, żebyś już przeniósł te swoje filmy. Najlepiej ten, po prostu nagrać 2 czy 3 odcinki, jak przyjmą się dobrze odcinki. Aj, gdzie ja jadę? Nie na kalajs chyba. Kamera zerowy, idę, muszę sprawdzić, czy dobrze widzę. Cały czas prosto jedź. Ale nie, bo ja mam zjazd tu na autostradę gdzieś. No poczekaj. Ciężarówka mi zjeżdża. Mapa! Szybko, odpalaj się mapo. Dobrze, na kalajs jadę. A kalajs ten promem czy czym? Tym koleją. No to dobrze jadę. Ja pieprz, ale tu są naprawdę porąbani ludzie i przepraszam za słownictwo. O mój Boże, znowu ktoś mi na czołówę wyjechał, nie? No. Ale fajni ludzie tutaj są, tacy uprzejmi. Zatrzymałem się na środku pasa, żeby mapę sprawdzić i zatrzymał się za mną, nie wyprzedzał. Zależy, którzy uprzejmi. A to chyba, nie wiem, Polak. Chociaż nie. Nie tak jak niektórzy. O, akurat jeden mnie wyprzedza, no. Continuum Controls. Fajna muzyka leci, tylko żeby za głośno nie było. Nie, proszę was. Co? Calais, Paryż. My do Calais czy na prom jedziemy? Na prom. Tom, nie na prom. Okej, no to dobrze, GPS mnie prowadzi. Przez Dover, bo za niedługo będzie cięcie, jak będziemy czekać na Barmaca. Robimy trasę, którą wujek Bochun w 1,5 godziny robi, a my to robimy ponad 1,5. No ale wiesz, jakie my tu trasy jeździmy, że tu są takie fejle. No było trochę. Co chwilę ktoś ci wjeżdża na co? Ja musiałem nadrobić trochę, później ty tam zakręt był jakiś. Na początku mapy omawialiśmy. Ale na szczęście nikt się nie wyrąbał. No. Tylko ja. Nie, no ja. Jak laga miałeś wtedy? 30 miałem procent uszkodzeń. Ja też wtedy, co mi klawiatura przestała działać. No, widziałem to. Chwilę też czekaliśmy tam, żeby ci się coś odlagowało. Ja przejeżdżam obok Brusel. Ja nie wiem. Ja jechałem. To tam jesteś? Już dawno jestem za Brusel. Jestem na tym pierwszym zakręcie. Za Brusel. To ty daleko. Ja już na porcie. Ty, w pociągu. No to stój tam. Najwyżej się utnie, nie? Tą część. Okej. Okay. Albo po prostu zatrzymaj nagrywanie. No nie, bo to muszę głos zatrzymywać wszystko. Ja wolę już nagrywać i sobie wyciąć. Po prostu zapiszę sobie gdzieś około, która minuta mam zacząć wycinać i będę wiedział. Pierwszy zjazd, drugi... Ja zawsze trzecim wjeżdżam. No ja też, no bo tam jest dla ciężarówek. Ale czwartym też można. Mhm. Ale czwarty jest bardziej taki, nie wiem. Nie wiem. Jak to możliwe? Dobra, niech będzie to jeden. A nie, naczepy, uszkodzenie. Ile masz? Weź 1%, to dużo. Ja też mam 1. A ja to wczytam, save'a. O mój Boże, 1%. No co z tego? Słuchacie Radia Z. I właśnie, czy wam się podoba taka muzyka w środku odcinka? Czy wolicie coś od Kamila? Nasz klient spodziewa się dostawy lada chwila. O co chodzi? To zrób save'a szybko. Jakiego? No save'a, nie autosave'a, tylko save'a. Czemu? Tamten z obrazkiem, no to, bo tak ci czas leci. Jak, zapisać? Tak, zapisz, szybko. No, zapisałem. No. I co? No, zapisałeś? No.
No dobrze. To co? To dobrze. To co, nie będzie leciał mi jeszcze? To znaczy będzie, tylko jak ci zleci, to będziesz mógł wczytać tamten save. Że i tam nie będziesz miał, nie? Ej, ale to ja nie chcę czekać na ciebie, bo to... Ale ja i tak spóźnienie nie będę miał chyba. Nie, nie będziesz miał. Będę miał. Nie. Skąd wiesz? No nie, no nie będziesz miał, bo na multiwierze czas idzie inaczej. No ale czemu mi tu pisze, że już klient się spodziewa, lada chwila. No właśnie, a ile masz jeszcze, ile tam masz jeszcze? Zaraz ci powiem. Na F6. Nadal mam 1% uszkodzeń na szepy. Wtorek, 15. Ale na F6. No właśnie, wtorek. Ej, wtorek! Ale ile godzin do końca? Pozostały 51. Czas. Godzin? No! No to... No to ktoś leci napisał. Bo no wiem właśnie. Godzin jeszcze. O, już widzę Kalai z daleka. Dobra, ja muszę przeprawić się tym promem. Czemu? No bo tu ludzie czekają. No, a co? Ale tam jest non-collision. Non-collision. O, teraz mogę stać tu. No, no to stój sobie. Ja już widzę Kalai z daleka. Mam 200 kilometrów jeszcze. Znaczy nie do Kalais, nie? No. Do Kalais mam ze... Czemu ludzie wsteczny mają włączony tu? Nie, to mi się zbugował wsteczny. O my, ten już chciał ludzi, że mówią wsteczny. Dobra, więc widzimy się tak po cięciu. Godzina 32 mam wyciąć. Dobra, cześć Siemka, jesteśmy już po przerwie. Marmak, no, 10 minut jechał, jeszcze crasha miał ETS-a, więc no, jedź. Już jadę. Nagrywamy! Niech wszyscy wiedzą, że nagrywamy. O, napisałem. Tak. Mam 50 FPS-ów. Dwa idiota. Dwa idiota. Dwa idiota. Dwa idiota. Aha, bo tutaj gościu stoi. Ej, poczekaj, bo tu nie można przejechać. No jedź, jedź, jedź. Przepuszczam cię. Co za trąbnięcie? Nie, przepuść tamtego, niech jedzie. Nie, on cię puszcza. Ale tu korek się zrobił. Patrzcie ile osób jest, 17. Ja w Rotterdamie byłem, dobra, było ze 100. A kto tu ma pierwszeństwo? Poczekaj, on ma pierwszeństwo. No właśnie. Bo ja mam go, bo ja mam, bo nie. Ale nie, to znaczy nie, możesz ty jechać. Tak. Bo on i tak musi czekać, aż tam wjadą. Ty, korek się tu zrobił. Ej, tu korek się zrobił, serio. No. O, teraz... Ej, patrz, jakiś kombój, SK. No, widziałem, widziałem. Dwie osoby. Ale co ty masz lagi takie? Nie no, no, ej, 15 osób jest. No to co z tego? Jeszcze mają po 400 ping. Nie. A no, SK. Widzę. Ej, ale te SK mają, patrz, 400, 300, 400. Co oni zrobili? Zepsuje te. Tak jak my wczoraj. 70 jadę. To ja 73. Dobra, to ja jadę 80. O, tu już jest 97, to jedziemy z stówką. A to nie, 110. To ograniczenie, wiesz. Stówką, stówką. Tak? Ta stówka. Bo te, a tu są fajne ograniczniki, że no, nie jest no. 90, tylko 97. Tylko, że to jest popsute w tłumaczeniu chyba. Albo coś nie, w kodach. Nie, w Anglii tak jest. Serio? W Anglii jest zawsze, no. No tak co laga masz? Przecież ty tak stałeś jak... w miejscu. To... Tak jak... Ej, dobra, to... skręcamy. U nas... Nie, nie, nie. Prosto. Prosto na razie. To... Co masz takie lagi? Nie zjeżdżaj mi tu! Ej, co to jest? Ej, tu gościu stanął. No bo pisał ktoś, że dwa debile. Ej, ale to... Ej, to chyba nie my. No chyba nie, tam, bo tam stali ten. Te dwa gostki. Tak. Dwie godzinki.
On napisał dwie debile. Widziałem. Język angielski. O, znowu SK. Ile pingu? Już nie mówię. 333. Co oni zrobili z tym Eurotrackiem? Czy oglądają live? Ej, uważaj, tu gościu stoi. Znaczy nie, on jedzie, tylko 20 na godzinę. Nie, o, mam laga. Nikt nie jedzie, po prostu ty miałeś laga. Nie, tam z przodu jedzie, przede mną gościu. Mandat dostałem. Jack Butter. Ja też. Ale mam laga. A, bo jest... ładują się ludzie. O, znowu no mam laga. No co ty masz za lagi? No bo ładują mi się ludzie, zobacz ile tu jest ludzi. No teraz ja miałem, ale takiego jednego dużego. Sejwa robię w razie co? Dobra, gdzie ty jedziesz? Ja wczytuję sejwa. Bo i tak musimy zawrócić, to ja na rondzie zawrócę. Ha ha ha, idiot. No 14 osób jest. Ej, no ja mam zielone, a tamten mi jedzie. Napisz do niego ha ha ha, idiot. Ej, opony mu się nie kręciły temu kolesiowi. Ej, ktoś jedzie, a mu się opony nie kręcą. No ja tu zakręcam ten, na rondzie i będziemy jechać, musimy w jedną stronę jechać, bo do Londynu. Ej, ja się kręcę w rondzie, którą stroną lepiej jechać? O, Londyn, znak był. Zatrzymam się na środku drogi, muszę mapę zobaczyć. Dobra, to jedź se do Londynu, ja się rozładuję. No, serio? Ja sam mam jechać. No jedź do Londynu i się spotkamy w Londynie, ja tam zaraz dojadę. Tak, ja zaraz. To ja poczekam z tobą. Na pewno? No. No dobra, bo ja jadę tą autostradą, co jechaliśmy. A ja jadę, wiesz, obok serwisu będę wjechał tam prosto. No to możesz wjechać na serwis. O, właśnie, no. Ja odłożę naczepkę i tam przyjadę. Odbierz, wycisz się. Halo? Wycisz się! Tak? Jestem, wróciłem. Ej, ale się nie zmutowałeś. Wiem! Cięcie. Dobra, cześć, witam was po cięciu. Ciocia do mnie dzwoniła. Dobrze, że słyszałem wibracje. Jesteś na serwisie? Czemu gościu daje pod prąd? No, no bo tu wszyscy pod prąd jeżdżą. Bo nie... Ej, gościu, ten, no, gościu tutaj pod prąd zajedzie. No wiem, przecież na nagraniu... Nie, ale będzie wycięty. Wyjeżdża z firmy, nie? No. I pod prąd leci. Wiem, bo po prostu przyzwyczajeni są prawą stroną. Jeszcze na mnie trąbi. Dawaj, ja chodź ja na serwis. Już, no wyładowuję się. Dopiero? No. Ty, ja z ciocią porozmawiałem. 2 minuty. 3. Ej, gdzie hamulec? Gaz, bo ja jedną nogą jechałem. Ale pięknie zaparkuję, mówię ci. No to parkuj szybciej. Ale gorąco mi. Tam na dole. Say what? Ale ładnie zaparkowałem, nie, muszę screena zrobić. Tylko 5 osób, no jedziemy. No już, odłączam. Screena zaraz będę robił. O, kierowca testowy. Jeszcze dwie ciężarówki. Nie bez zlecenia, jedziesz pustym tym. Tak? No jak chcesz, no bo zanim pojedziesz po zlecenie, to już minie 10 minut.